za dwa zwycięstwa, remis, porażkę i zaczynamy to spotkanie. Polonia brał kapitan Górnika Szymański do Orzechowskiego. Jeszcze tutaj jest okazja na szczęście dla Polonii z Chorągiew Krakowa. No i teraz zobaczmy, Zieliński ma sporo miejsca, Zieliński, czy pójdzie w dribbling? Zieliński! Boczna siatka tylko, piłka do niego nie dotarła, wybił ją Ściślaga, teraz zwija się Rusłan Zubkow, nie wiem, że tam poszedł jakiś łokieć, uderzenie i ten rynek budowlany, jak wiele innych rynków, jest trudny, ale o tym za chwilę. Gajda do Zielińskiego, Zieliński na długi słupek, nie sięgnął tej piłki, wolny nie złapał, wywalczy aut właśnie z autu Bytomian, jest wolny, tam ma na plecach rywala, wolny, przedziera się, wolny, wybija Szymański, nie złapał, ale ostatecznie z akcją ruszają Zabrzanie, no i będzie goździe, Ściślak tam był, Betonka nie zablokował, no Andrzejczak, no i dobrze zapowiada się ten atak Polonii, bo to jest niemalże 4-3. Gajda uderza lewą nogą, łapie, przedziera się Stefański w walce z Orzechowskim, jest Zeidler, ma trochę miejsca przy nim Szymański, Zeidler dośrodkowuje, jest wolny, słupek, wpada ta piłka do bramki, ale jest też sygnalizacja sędziego głównego, że spalony. No bardzo jestem ciekaw powtórki, zaraz to sobie na pewno zobaczymy. No w tych golach nieuznanych ze spalonego mamy 1-1, no i tak się wydaje, że chyba sędziowie mieli rację, że wydaje się, że przed Eisenhardt, który nie podnosi się z murawy, no ale sędzia nie przerywa gry, jest Andrzejczak. Andrzejczak do wolnego, tam pomylił się chyba Ściślak, Andrzejczak i to jest gol wolnego, asysta Andrzejczaka, także to co się nie udało przed chwilą udaje się teraz. Dawid Wolny już wszystko w zgodzie z przepisami, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, Polonia obejmuje prowadzenie, no pomylił się jeden z zawodników Górnika, bo nie przeciął tego podania Andrzejczaka, jako główny pan Paweł Kukla i asystenci Aleksander Najman i Szymon Grodowicz. Gramy. Wolny tu sam przedziera się, wolny prostopadle do Zeidlera, Zeidler musi z pierwszej piłki, radzi sobie Jakub Kotko i nie idzie w ten taki sprinterski pojedynek, znów jest Zeidler, dobrze, zamyka to Stefański nad poprzeczką Kielców, tylko dzisiaj jest na boisku Lubaskie, teraz świetnie Andrzejczak do Stefańskiego, Stefański blokowany przez Surowca, no nie wiem czy to Zeidler, czyli piłka dochodząca lewą nogą, Zeidler na krótki słupek. Jak niewiele teraz brakowało tu chybrzenia. Popatrzmy, bo jest Zieliński. Zieliński ma Stefańskiego. Zieliński nie decyduje się na uderzenie. No wściekły teraz Stefański na swojego kolegę, że coraz więcej miejsca się robi właśnie na takie kontry. Wolny pędzi po swojego drugiego gola. Wolny, czy były rzut karny? Tak, jest wskazanie na kontra Daniel Bielica, czyli ten bramkarz o ekstraklasowym doświadczeniu, który nawet bronił na Legii. Dawid Wolny pewnie w przeciwny róg i to jest kolejne w sezonie trafienie napastnika Polonii. Polonia prowadzi 2-0 z rezerwami Górnika Zabrze. No i widzimy, że teraz nawet rezerwowi tam celebrują tę bramkę. No radość taka natężona jak na trafienie z rzutu karnego na 2-0 w tej części meczu. Armenie mknął po trzeciego gola. Zieliński do wolnego. Jest tam Stefański. Właśnie tego piłka. Patryk Stefański broni Bielica. Jeszcze Stefański chyba faulowany przez bramkarza Górnika. Tak, sędzia nie ma. Trzecia liga, tu nie ma w ogóle VAR-u. Widzimy, że ławka Polonii ogląda to na stojąco. Wolny tym razem zmienił. Bramkarz Górnika też zmienił. Nie zmienia się efekt. Trzecia bramka dla Polonii. Trzeci gol w dzisiejszym meczu Dawida Wolnego. Hat-trick. Piąte trafienie w tych rozgrywkach napastnika Polonii. Polonia ma ten mecz pod kontrolą. Polonia pewnie zmierza po 3 punkty. Zabrzanie, widzimy, że Ściślak, czyli piłka odchodząca od bramki Szymona Gniełki, tylko Zeidler w murze. Główkuje Szymański. Jeszcze tam skakał Jakub Kotkowuje, skaczą tam chyba konieczne jeszcze Zabrzanie. Krzyknął tam któryś z nich. Piękne uderzenie z klasyku, kto wie. A teraz już Zabrzanie, ten, który przed chwilą no, przegrał ten pojedynek z Gniełką, czyli Kulik. Teraz Ciućka ma trochę miejsca. Ciućka, przy nim Zubkow, odgrywa ze Skały. Skała!
I to jest bramka dla rezerw Górnika Zabrze, na którą, co tu dużo gadać, od paru minut goście jak najbardziej pracowali. 3-1 w tej 86 minucie, a na liście strzelców wiknować tego wyniku, przypilnować tego meczu, bo chyba na zbyt dużo poloniści pozwolili w ostatnich minutach, a trzeba grać tak jak teraz. Teraz poradził z Pochciołem. Żagiel szuka uderzenia blokowane tam przez Jakuba Kotkę i to był ostatni akcent tego meczu.